Oczywiście wysiewam kalafiory bardzo wczesne. Dzisiaj mam dwie odmiany. To jest odmiana Bora i druga odmiana Snowball. Nie będę ich wysiewać dzisiaj bardzo dużo, ponieważ zależy mi na tym, aby potem w trakcie sezonu nie mieć na raz bardzo dużo warzyw, tylko pewnie sukcesywnie raz w miesiącu będę robić dosiewkę kilkunastu sztuk. Będzie to wysiew rzutowy do dwóch doniczek. Kalafior, podobnie jak i inne warzywa krzyżowe, o czym wspomniałam już w poprzednim filmiku wysiewając kapustę, jest przyjacielem naszej tarczycy, ale żeby się nie powtarzać, jeżeli ktoś jest ciekawy, może się do tego filmiku cofnąć. Karta wyświetla się Wam tutaj na górze. Ale dodam tylko tyle, że najczęściej spożywamy go w formie gotowanej, duszonej, na parze, czyli w formie poddanej obróbce termicznej, a warto przetestować go również na surowo. Dlaczego? Dlatego, że w takiej formie wszystkie składniki odżywcze dla nas przyswajają się najlepiej. Kalafior nawet na surowo jest bardzo lekkostrawny. Na pewno jedzenie go na surowo będzie się wiązało z tym, że trzeba będzie do niego stworzyć jakiś unikatowy sos, dodawać go na przykład do sałatek albo spożywać go w formie tak zwanego ryżu. Takie testy, takie propozycje w swoim czasie będę pokazywać, więc jeżeli ktoś jest ciekawy, to bardzo Was zachęcam do subskrypcji kanału, wciśnięcia dzwoneczka i tworzeniu razem ze mną czegoś nowego, czegoś innego, czegoś zdrowszego. Oczywiście ani kalafiora, ani innych warzyw chłodnolubnych nie zalecam wysiewać tym, którzy nie mają warunków potem do tego, aby takie sadzonki przetrzymywać. Absolutnie uprawa warzyw kapustnych nie powiedzie się w warunkach domowych, na parapetach, przy oknach, ponieważ tam jest za mało światła i za ciepło dla nich. Koniecznie po wykiełkowaniu tych nasion, kiedy te rośliny wykształcą już dwa pierwsze liście właściwe, czyli już czwarty liść będą miały, to koniecznie trzeba je z domu przenieść właśnie albo do szklarni, albo do inspektu, albo do tunelu foliowego. Więc jeżeli macie takie warunki, to jak najbardziej można już w tej chwili wysiewać te warzywa kapustne i potem przenieść je na zewnątrz. Ale mimo wszystko musimy pogodę monitorować, musimy zwracać uwagę na to, czy nie ma większych przymrozków i w razie potrzeby te sadzonki przenieść do domu, do cieplejszego pomieszczenia. Ponieważ nie mam dużo miejsca w domu na parapetach, to wysiewam te kalafiory w doniczkach P9. Dla mnie istotą jest to, aby ta doniczka była tutaj dość wysoka, ponieważ kalafior wykształci większy system korzeniowy. On musi mieć miejsce na to, żeby się rozwijać. No i oczywiście wiąże się to z tym, że potem trzeba będzie te rośliny pikować do oddzielnych komórek, kubeczków, po śmietanie czy innych doniczek. Dla mnie osobiście nie stanowi to większego problemu takie pikowanie, więc ja sobie z tym spokojnie poradzę. Doniczki już wypełniłam podłożem, teraz tylko zroszę, wysieję i przykryję mniej więcej pół centymetrową warstwą wermikulitu, można tego samego podłoża. Na koniec spryskam delikatną mgiełką, zabiorę do domu, przykryję folią i tam w takiej pokojowej temperaturze te kalafiory będą sobie na razie rosły jako takie kiełkujące nasionka. No i dzisiaj spryskiwacz uzupełniłam deszczówką, już nie będzie mi tak psikał jak ostatnio. Więc zraszam podłoże. O, teraz to leci pięknie. Rzecz jasna, wysieję kilka nasionek z zapasem. Gdyby nie wykiełkowały wszystkie, to będę miała kolejne. Postaram się tak mniej więcej w podobnych odstępach, nie za blisko od siebie, żeby te korzonki potem się zbytnio nie plątały i podczas pikowania
żeby ich nie uszkodzić. Obie odmiany bardzo wczesne, około dwumiesięczny okres od wysadzenia sadzonki do gruntu, do zbioru. I tak jak u mnie tradycyjnie bywa, przysypię wermikulitem. Gdyby ktoś nie wiedział, to jest to naturalna skałka i pomaga ona w utrzymaniu wilgoci. Można oczywiście ten wermikulit też mieszać z glebą, podobnie jak perlit. Są dostępne różne frakcje, różne grubości tego wermikulitu. Ja tutaj mam taką frakcję nie najdrobniejszą, ale chyba jakoś średnia frakcja dostępna. Więc jeżeli miałabym ten wermikulit mieszać z glebą zamiast perlitu, albo jako dodatek do gleby, do perlitu również, to pewnie bym wybrała grubszą frakcję, taką najgrubszą. Że lepiej przesypać cieńszą warstwą niż przesadzić. Dlatego, że jeżeli przesadzimy, to rośliny będą miały naprawdę problem z tym, żeby wykiełkować i po prostu możemy je stracić. A jeżeli przysypiemy cieńszą warstwą, nic się nie stanie. Te korzonki i tak będą zmierzały w głąb i będą się tam niżej korzeniły. Także no, trzeba na to uważać, bo czasem możemy się zaskoczyć, jak nam coś nie wykiełkuje. A to jest też jeden z powodów. I tak jak już wspomniałam, zabieram te doniczki do domu, postawię na regał przy oknie balkonowym, przykryję folią, będę codziennie po wierzchu spryskiwać, odsłaniać tą folię. Mniej więcej tak na 20 minut odkrywam, czasem dłużej, czasem krócej. Czasem spryskuję nawet 2-3 razy, to zależy jaka jest pogoda na zewnątrz, bo jeżeli w okno balkonowe świeci mi słońce, to ta ziemia szybciej przeschnie z wierzchu i wtedy szczególnie muszę zwracać na to uwagę, żeby ją zraszać częściej. Ale też nie należy przesadzać, bo może się wdać jakaś pleśń do tej gleby, a to już na pewno nie wpłynie pozytywnie na te rośliny. Mi nawet podoba się wygląd tych doniczek, taka fajna, jasna posypka. Ładnie to tak nawet estetycznie wygląda. I cóż, zostało mi tylko zaprosić Was na kolejny odcinek, tym razem z wysiewu kalarepy, też jako warzywa kapustnego, krzyżowego. Postaram się też jakąś ciekawostkę przygotować, więc bardzo Was zachęcam do zajrzenia następnym razem. A po roślinach krzyżowych wysieję roślinę strączkową, bób, na rozsadę, jeszcze nie na zewnątrz. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was i do kolejnego spotkania. Pa, pa!